Witam wszystkich serdecznie, mówi do Was Kapeluszni i zapraszam na kolejne omówienie rozdziału w moim wykonaniu. Także zostawcie subskrypcję, komentarz oraz łapkę w górę i bez przedłużania zaczynamy. A więc rozpoczynam od tego, że sam Kaido jest zaskoczony tym, iż Luffy żyje i stwierdza, że wpływ Luffy'ego na otoczenie wskazuje na przebudzenie owocu Paramecji, ale dodaje, iż jego transformacja bardziej wskazuje na typ Zoan. I to jest bardzo ciekawa kwestia, gdyż my wiemy, jaki typ owocu Gumiak naprawdę posiada, ale dlaczego wpływa na otoczenie? Cóż, do tego wątku jeszcze sobie wrócimy. No to tak, Kaido połyka Luffy'ego i ten bawi się niczym Sonic swoimi nogami we wnętrzu Kaido, co widzimy po tym kadrze. Następnie protagonista rośnie niczym balon i Yamato stwierdza, że u ojca nigdy takiej transformacji nie widziała. A Kaido zauważa, iż jego ciało nie powinno tak pęcznieć i Luffy wydostaje się przez oczy. Tak, moc kreskówek w pełnym zakresie. Potem widzimy jego ucieczkę dzięki Escape Rocket i Luffy staje się gigantem. No i tutaj warto sobie przypomnieć wielki słomiany kapelusz w chłodni na Marijo, którego odwiedził im sama. Teraz to nabiera większej całości. Joy Boy te 800 lat temu musiał być gigantem lub przy pomocy przebudzenia swojego owocu, tak jak teraz Luffy, stał się olbrzymem i mógł nosić ten wielki kapelusz. Ale po co rząd nadal go trzyma i czemu jest taki ważny? Nadal wiele pytań, a odpowiedzi brak. No i wracamy do walki, Kaido gryzie Luffy'ego, a ten robi z niego skakankę. Najlepszy moment rozdziału dla mnie definitywnie. Od razu przypomina się Tom i Jerry z dzieciństwa. W ramach rewanżu Kaido strzela laserem i Gumiak, cóż, też niczym w kreskówkach, zostaje spalony na wiór. I z mocą, nie wiem, znowu Sonika wraca na pole walki. Warto zauważyć, że już kiedyś, jak Luffy ścigał Smokera na Punk Hazard, również powstawał za nim ogień. Ach, te hinty, Oda je rozdaje jak cukierki. Po powrocie Luffy dostaje na mordę najsilniejszym atakiem Kaido i przebija na wylot swoją głową dach zamku, wywołując u wszystkich dziwną reakcję. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz w tym rozdziale, jak Luffy wpływa nie tylko na otoczenie, ale również na osoby blisko niego, w tym samego Kaido. Gumiak szybko się ogarnia i Smok zwraca uwagę, że moc Luffy'ego pochodzi niczym z komiksów. Mówi również o tym, że Protag jest na limitach i nie ma prawa on go pokonać. I cóż, Luffy jednak flaczeje w oczach, nie ma co się dziwić, już wcześniej był obity, a teraz odpalił po raz pierwszy przebudzenie, więc musi być przepotężnie zmęczony. Kaido jest zachwycony postawą Gumiaka i chciałby, żeby umarł, ponieważ o tej walce powstałyby legendy. Bardzo ważnym aspektem, który koniecznie trzeba podkreślić, jest to, że Kaido także w tym momencie na chwilę usiadł. Widać, że chce doprowadzić walkę uczciwie do końca, gdzie każda ze stron będzie mogła zadawać ciosy. Honorowy moment z jego strony. Yamato zwraca uwagę, że Luffy zmienia wszystko w biały kolor i sam też jest biały. I tutaj mam dwie teorie. Pierwsza to przebudzenie Luffy'ego to forma Sunlonga, która odpala się tylko w pełni księżyca i właśnie ową pełnię mamy, co by sugerowało, że Bóg Nika był Minkiem i stąd biały wygląd Gumiaka oraz powiązania Minków z pustym wiekiem. Przypominam, że istnieje pewna obietnica Minków wobec rodu Kozukich właśnie z pustego wieku. I drugą rzecz, jaką wymyśliłem, to moc Protaga byłaby niczym czysta biała kartka papieru. Owszem, jest to przebudzenie Zoana, natomiast jeśli sprowadzić jego moce do kwestii wyobraźni i tego, że Luffy zmienia wszystko w białe, czyli mamy tą przysłowiową białą kartkę papieru, którą można zapełnić czym się chce, to by oznaczało, iż jego jedynym ograniczeniem w używaniu przebudzenia jest jego własna pomysłowość w walce, co by tłumaczyło wpływ nie tylko na siebie, ale również na otoczenie i inne osoby. Momo zwraca uwagę, że głos Luffy'ego słabnie, gdzie po chwili Kaido dodatkowo mówi, iż Słomek umiera. Zatrzymajmy się natomiast przy tym, że Luffy wymienia z imienia cztery osoby. Kiemona, Momo, Tame i Pedro. Gdzie Pedro padł tak zupełnie randomowo dla mnie, ale dobrze, iż o nim pamięta. Luffy, no.
Jednak warto zwrócić uwagę, że jeżeli odpowiednio przyciąć ich imiona, to powstaje słowo Momotaro, czyli historia o chłopcu, który wyzwala Onigashimę spod rządów Oni, czyli tam diabłów czy innych ogrów. Także o, fajne nawiązanie od Ody. I warto też sobie przypomnieć, za co Pedro umarł, za nowy świt, który jest co 5 sekund przypominany w trakcie trwania arku Wano. Resztę dopowiedzcie sobie sami. Luffy zwraca uwagę na odpowiednie bicie serca i odpowiedni dźwięk. Być może przebudzenie niczym niegdyś bieg drugi bardzo mocno obciąża jego ciało i skraca życie. Generalnie Gumiak powraca do akcji i dostaje pałąka Ido na łeb. Przypomina w tym miejscu słońce z Soul Eatera. Potem dostaje znowu i odbija się niczym sprężyna, wyglądając już nie wiem jak. Może jak postacie z kreskówek, które zawsze gdy bywały zgniecione czymś ciężkim, to zawsze tak też mniej więcej wyglądały. No nic, Luffy odpala helikopter z pięści i Kaido podkreśla, że Luffy zmienia dosłownie wszystko w biały kolor, a jego moc nie przypomina królewskiego czy zbrojenia i nigdy nie widział takiego stylu walki. Określa go mianem wolnego wojownika, cokolwiek to znaczy. Mówi również, że w swoim życiu nigdy czegoś takiego nie widział. No i dostaje pięścią przez mordę, co znowu sugeruje, że Luffy wpływa na inne osoby, a rozdział kończymy tym, że Luffy stwierdza, iż to wszystko jest całkiem zabawne. Ogólnie mówiąc, szalenie mi się podoba to, co Oda robi z mocą Luffy'ego. Nie jest to typowy shounenowy power up, gdzie protagonista poważnieje i ma Dragon Ballowy wygląd. Nie. Oda stwierdził, że napluje na schematy i dostaniemy moc kreskówek. Nie pamiętam, kiedy tak bardzo się uśmiałem przy czytaniu mangi. Ocena rozdziału to 10 na 10. Jednakże podkreślę, że rozumiem kontrowersję, iż dla innych to psuje powagę walki całego Wano, natomiast zgadzam się z nią połowicznie. Owszem, Luffy w trakcie walk stawał się poważniejszy, ale także się wygłupiał, więc obie strony mają argumenty co do swoich racji. A na kwestię, czy to psuje dramatyzm Wano, odpowiem tak. Dla mnie dwa rozdziały komedii nie psują całego tragicznego obrazu Wano. Przypomnę tylko, że w tej wojnie już była masa gagów, jak chociaż chociażby Usopp udający, że ma królewskie haki. Ale pozostaje jeszcze wiele kontrowersji do wyjaśnienia, jednak to już w kolejnym filmie, bo muszę dobrze wszystko przemyśleć. Także to tyle ode mnie, zostawcie suba i lajka, jak się podobało i do zobaczenia w następnych materiałach.